Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Into Your Leader's Mind po takiej mikro przerwie wigilijno-sylwestrowej. Mam nadzieję, że ten czas spędziliście wspaniale i że ten kolejny rok będzie lepszy pod różnymi względami i taki bardzo skustomizowany według potrzeb każdego z nas. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Woźniak-Starak, dziennikarka radiowa i telewizyjna, jak pewnie wszyscy wiecie. Dla mnie jedna z niewielu dziennikarek z charakterem na naszym rynku. Mam nadzieję, że dzisiaj o tym porozmawiamy. Zaczynała pracę w radiu, miała też epizod jako redaktor naczelna pisma. Obecnie jest współgospodarzem Dzień Dobry TVN, a także ma swoją autorską audycję w Nuance Radio. Prowadziła też naprawdę wielkie produkcje, takie jak Azja i Ameryka Express i Big Brothera. Porozmawiamy o tym wszystkim, zobaczymy, jak to jest być sławną dziennikarką. Zobaczymy, czy Aga jest z nami. Oczekujemy. Wspania. Jestem chyba. Jezu, nigdy tego nie robiłam. Cześć, Aniu. Zawsze musi być ten pierwszy raz, słuchaj. Tak. To jest akurat prostsze niż, wiesz, niż mogłoby się nam wydawać. Ale jak to możliwe, że ja przez całą pandemię z nikim się jeszcze tak... Zostaw to, moje psy tutaj trochę będą przeszkadzać. Że jeszcze z nikim nie udało mi się połączyć tak via Instagram. Na takim... Wiesz co, no... na... czacie? Wiesz... No live, ale to... Okej, okay, live. Z kim chciałabyś, żeby ktoś cię oglądał, to wtedy ma to sens. A jak prowadzisz jakieś tam swoje intymne rozmowy, to niekoniecznie chcesz, żeby cię oglądali ludzie. Chociaż powiem ci, że moja córka, która ma 12 lat, robi te live ze wszystkiego. Jakby tak, taki poziom transparentności funkcjonowania. Aha. Innej funkcjonalności po prostu jakby tego media. To rzeczywiście ciekawe, czy do tamtąd dojdziemy. Widzę, że masz piękny kominek z tyłu. Tak, dogrzewam się trochę. Wspaniale. Aga, ja mam takie pierwsze pytanie, bo tak się zastanawiałam, czy jak sobie myślisz o sobie teraz, to czy to o tym marzyłaś, jak byłaś dzieckiem? To było twoje marzenie? Takie życie, taka praca i taka ty? Zresztą miałam takie momenty, pamiętam, w dzieciństwie, kiedy brałam program telewizyjny i udawałam, że jestem Krystyną Loską i czytałam program telewizyjny, bo wtedy praca w studiu jedynki na tym polegała między innymi. Cicho. Że prezenterka po prostu odczytywała, co będzie na antenie. I tam też trafiłam, co jest w ogóle zabawne, bo parę lat spędziłam w studio prawie jedynki zapowiadając film. My już nie czytaliśmy może programu telewizyjnego, ale mimo wszystko trzeba było zapowiadać filmy. I to było dosyć zabawne. Więc gdzieś miałam takie myśli, ale chyba później jak poszłam na studia, to bardziej myślałam jednak o radiu, bo ono ma w sobie coś takiego bardzo tajemniczego, pociągającego, nie wiem, jakąś... Ja się dobrze czuję w studio. Studio radiowe jest bardzo klimatyczne. To jest kompletnie inna, myślę, temperatura pracy niż w telewizji, którą też kocham. I tak różne rzeczy chodziły mi po głowie, ale chodziły mi po głowie też, to już też wiele razy o tym mówiłam, ja się chciałam zajmować polityką i ta polityka mnie ciągnęła bardzo, ale oczywiście z takiego dziennikarskiego poziomu. Chociaż kariery polityczne też mi tam przewijały się przez głowę parę razy w życiu i zastanawiałam się nad tym, ale jakoś no zawsze moi bliscy mnie odciągali od takich pomysłów, mówili nie. Ale tak, to gdzieś był mój cel. To nie było tak, że znalazłam się przypadkiem w telewizji, że to tak wyszło. A co się stało z tą polityką? Jesteś teraz w TVN24. TVN24 mam cały czas włączony i oczywiście patrzę, zwłaszcza od wczoraj, czujnym okiem, co się dzieje w Stanach. Wiesz, to jest zabawna historia, to akurat jest przypadek, bo ja rzeczywiście jak poszłam, jak słucham, jak poszłam na zdjęcia próbne, zostałam zaproszona na zdjęcia próbne do TVP, to były zdjęcia próbne do Wiadomości, było to 100 lat temu i to był casting na prowadzących i na reporterów do Wiadomości. I do mnie po tym castingu zadzwoniono i zaproponowano mi kolejne zdjęcia próbne, tym razem do oprawy, do studia jedynki.
A ponieważ to była jednak bardzo elitarna redakcja i to była taka redakcja, z której wyszli wszyscy łącznie z Ewą Drzyzgą, bo ona też tam była z moją partnerką śniadaniową, ale tam naprawdę Piotrek Kraśko, wszyscy na swojej, no wszyscy, nie mogę generalizować, ale naprawdę wiele z tych osób, które znamy z mediów, przewinęło się przynajmniej przez studio Prawy Jedynki. Co ty tu chcesz, powiedz? No to była bardzo kusząca propozycja, więc zapomniałam chyba później o tej polityce i poszłam do rozrywki po prostu. A powiedz, bo też mi się wydaje, jak powiedziałam, że dla mnie to było budowane tak świadomie, wiesz, że jednak przejście, bo polityka w jakiś sposób się określa, prawda? Funkcjonujesz, nie wiem, w tym świecie, jak intelekt, wszystko się dzieje, musisz robić analityczne porównania. Dużo jest takiej rzeczy, która opiera się też na twojej wiedzy o świecie i tak dalej. Lifestyle jest dużo, można powiedzieć, łatwiejszy poniekąd jakby w tym aspekcie, a ty gdzieś tam cały czas jakby, wydaje mi się, budowałaś tą swoją markę osobistą i myślisz, że jaka chciałaś być, albo jaka jesteś, jaka chciałaś być w tym natłoku, wiesz, tych innych marek lifestyle. Ale wiesz, to może... Ja nigdy gdzieś tak od sobie nie myślałam pewnie sama, ale może gdzieś tam moje zapatrzenie w... bo jednak byłam bardzo zafascynowana kobietami z charakterem i to takimi kobietami, które zajmowały się polityką, ale nie tylko, bo i Moniką Olejnik i moją chyba największą idolką Orianą Fallaci, o której pisałam moją pracę dyplomową, ale w tej pracy dyplomowej była i Monika Olejnik i Oriana Fallaci, bo pisałam o dziennikarzach robiących wywiady z politykami, o wywiadzie politycznym, więc sporo tego było. I Barbara Walters, i to zawsze były jakieś takie bardzo silne osobowości, bardzo silne, wyraziste kobiety. To chyba mnie interesowało i gdzieś w nie się zawsze potrafiłam zapatrzeć. Czyli co charakteryzuje taką kobietę? Że jest niezależna i co jeszcze? Że jest odważna, że ma własne zdanie i nie boi się go wyrażać. Bo ja nie wierzę też trochę, wiesz co, w obiektywizm dziennikarski, bo coś takiego nie istnieje. Ja już dzisiaj w takiej erze postprawdy i fake newsów, w której my żyjemy, no to w ogóle obiektywizm jakikolwiek jest utopią. Ale też myślę, że jest ściemą. Ja tak zawsze myślałam, że każdy z nas ma jakieś poglądy i okej, nie chodzi o to, żeby nimi epatować, ale też nie chodzi o to, żeby nabierać widza i odbiorcę, że raczej ja wolę, żeby ten odbiorca wiedział, przez co ja filtruję, tak, moje rozmowy. Zawsze je filtruję przez jakieś poglądy, które mam. Więc to jest jakaś chyba taka szczerość wobec widza. Mniej w tym fake newsów jest wtedy i oszustwa, mam wrażenie, jak wiemy, na czym stoimy i z jakiej perspektywy ktoś rozmawia. Więc myślę, że taka odwaga trochę w wyrażeniu poglądów, zdecydowanie. Monika Olejnik akurat jest bardzo taka zasadnicza w swoich wywiadach. Oriana Fallaci też była bardzo, bardzo zasadnicza w swojej pracy i to mi się zawsze podobało, chociaż ja dzisiaj już chyba nie jestem taka zasadnicza. Ja jakoś tak już dzisiaj trochę weszłam w zen. No tak. Czas walki o siebie już minął, nie? Mija coś, że musisz walczyć o każde, o taką swoją identyfikację tak naprawdę w ogóle w społeczeństwie. Tak. Tak, wiesz co, tak, ja mam ogólnie poczucie, że chyba już mi się nie chce walczyć, że już tam powalczyłam sobie na różnych polach w życiu i już bym chciała teraz w takim pokoju i naprawdę relaksie spędzać czas. A co wygrałaś w tym życiu, jak tak walczyłaś? Wiesz, to nie wiem, czy wygrałam, bo też były trudne momenty i myślę niepotrzebne afery zupełnie, których już bym nie chciała na pewno na swojej drodze i ale też chyba, nie wiem, nie żałuję raczej tego, co się w moim życiu działo, bo wszystko prowadziło do czegoś. Ale niektóre walki były zbędne, więc ja dzisiaj myślę, wygrałam jakąś stabilną pozycję, mam wrażenie. Wygrałam pracę w telewizji śniadaniowej, co jest bardzo ważne, bo w czasach pandemii, w tym, co się dzieje, to tak naprawdę informacje i telewizja śniadaniowa to są takie najbardziej pewne programy, które są na antenie i wygrałam to, że mogę iść do pracy po prostu i spotkać się z ludźmi, co jest bardzo miłe.
Więc to są na pewno moje profity. Od niedawna robisz, prawda? No bo wcześniej robiłaś pytanie na śniadanie, w sensie współprowadziłaś, teraz zaczęłaś. Ja robiłam wszystkie śniadaniówki. Ja zaczęłam w polskim radiu, to jest zabawne, zaczęłam od śniadaniówki Obudź się, a pracowałam wtedy w Jedynce w polskim radiu i to była śniadaniówka Obudź się. Dostaliśmy ją my, młodzi ludzie, antenę. I ona trwała od godziny 4 do 6 rano. Myślę, że słuchał nas pan tramwajarz i może jeden piekarz, ale byliśmy bardzo ambitni i robiliśmy materiały, reportaże, była tam pogoda, to był naprawdę taki magazyn pełną gębą. I to było bardzo fajne. Niedługo byliśmy na tej antenie, bo chyba parę miesięcy, ale to było ciekawe doświadczenie. Później prowadziłam kawę czy herbatę, czyli już awansowałam, byłam od 6 do 8 rano na antenie, bo w takich godzinach była kawa czy herbata. To też dosyć zabawne, bo po 2 miesiącach mnie wywalili. A ja się rzeczywiście do tego kompletnie nie nadawałam. To chyba 2 albo 3 miesiące podziękowano mi za współpracę, ale po pół roku wróciłam. Jednak trochę się poduczyłam w tej oprawie jedynki. Zdobyłam jakieś powierzchowne doświadczenie telewizyjne i dostałam drugą szansę i już zostałam. I później z kawy czy herbaty przeszłam do pytania na śniadanie, do dwójki. Tak, a teraz jest Dzień dobry, TVN. Jaką funkcję pełni śniadaniówka, myślisz? No bo siedzisz w niej, tak jak mówisz, od wielu lat na różnym poziomie. Tam jest jakaś taka, na jaką potrzebę odpowiada? No bo to musisz wiedzieć, prawda, jak to robisz. Myślę, że pełni sympatyczną rolę, że to ma być trochę taki początek dnia z ludźmi, których mniej lub bardziej, ale może lubimy, chociaż trochę jednak. Funkcję poradnikową, informacyjną, to jest magazyn po prostu. W śniadaniówce jest tak naprawdę wszystko i my gdzieś staramy się zaspokajać szerokie potrzeby naszych widzów i o wszystkich myślimy. Myślimy o tym, kto może być przed telewizorem, a ten poranek to też jest taki moment, że jednak sporo osób jest w domu, bo śniadaniówka to jest też ten program, który ja oglądam bardzo chętnie. Potem przerzucam się na informacje. I no, myślę, że to jest taka dosyć obszerna rola. Taka rola towarzysza, prawda? Bo jest. Towarzysza, tak. Ja mówię, informacje, poradnictwo, rozrywka też trochę. To w śniadaniówce tak naprawdę mieści się wszystko i wszystko. Często były takie głosy, że to jest banalny format. To nie jest w ogóle banalny format. Tak naprawdę jest to jeden z najtrudniejszych formatów w telewizji, bo w takim programie, który trwa 3 godziny, jest mniej więcej 10 rozmów, które trzeba przeprowadzić, do których trzeba się przygotować. Na wachlarz tematów jest bardzo szeroki, więc ja myślę, że to jest tak naprawdę jeden z trudniejszych formatów. Jak się przygotować do tego, jeżeli ktoś chciałby być dziennikarzem właśnie tego typu formatu, to jakie są potrzebne takie skillsy, które są niezbędne, żeby tam się sprawdzić? Myślę, że trzeba interesować się tym, co się dzieje dookoła, bo to na pewno dużo wnosi. Musimy, też nie do każdej rozmowy da się przygotować w ciągu godziny albo 3. No to też przydaje się jakaś wiedza ogólna, to co się dzieje na świecie i to ten zakres jest duży, bo od muzyki przez film po politykę i różne bieżące wydarzenia. I tak sobie myślę, że trzeba być po pierwsze ciekawym świata, lubić ludzi, lubić z nimi rozmawiać. No, nie wiem, chyba wystarczy. Jakoś sprawdzić się jeszcze przed kamerą, ale tego się można nauczyć. No bo zobacz, wydaje mi się, że niektórzy po prostu no, niespecjalnie się w tym sprawdzają. Jakby mają te umiejętności, ale potem jest coś takiego na tym poziomie, nie wiem, chyba relacji z widzem, bo wydaje mi się, że to trochę o to chodzi. I myślisz, no bo myślę, że jakby twoją rolą tak naprawdę, szczególnie w tych śniadaniówkach, jest budowanie tej relacji. No i teraz myślisz, że to, że tam jest potrzebne to, co powiedziałaś, taka odwaga, własne zdanie, jakaś autentyczność. Wiesz co, tak trochę z badań i też z doświadczenia wychodzi, że program śniadaniowy, czyli poranek, to jest ten moment, kiedy widz nie chce kontrowersji. To nie jest czas na bojowanie na antenie. To jest ten czas, kiedy ma być miło i sympatycznie. My trochę gościmy w domach u naszych widzów, gościmy razem z tymi, którzy przychodzą do nas do studia. I to ma być miły poranek po prostu. My nie chcemy awantur, my nie chcemy. Widzowie nie lubią, kiedy prowadzący
są uszczypliwi. Ja o tym się przekonałam na własnej skórze, że widzowie tego bardzo nie lubią i wyłapują takie uszczypliwości bardzo, bo są czujni, bardzo szybko, więc spokój. Dlatego mówię, że to jest, że trzeba lubić ludzi. Bo trzeba lubić ludzi, tych, którzy przychodzą do studia. Trzeba lubić z nimi rozmawiać po prostu. I wtedy to się chyba sprawdza. A ty jesteś... Ale też, ale też widzowie, wiesz co, chyba wyłapują też fałsz. Znaczy, jak my udajemy, to jest coś takiego, że fałsz bardzo wychodzi na ekranie. Takie mam poczucie. A ty jesteś taka? Lubisz ludzi? Lubię, lubię. Wbrew pozorom. Wbrew pozorom w ogóle. Szartuję. Nie, lubię, bardzo lubię ludzi. Bardzo lubię ludzi, bardzo lubię z ludźmi rozmawiać. Bo myślę, że to jest... bardzo dużo się od ludzi uczymy. I nie wiem, zawsze spotkanie z kimś ciekawym, z kimś interesującym, a każdy z nas ma coś do zaproponowania tak naprawdę. I od każdego możemy się czegoś nauczyć, możemy coś dostać, tak samo jak każdemu my możemy coś dać. To jest taka dobra wymiana energii. To prawda. A powiedz, który z tych programów, bo też miałeś swój autorski na językach, który był jednak czymś innym, prawda? Była Ameryka Express, był Big Brother. Który był taki najbardziej twój? Także czułaś się, wiesz, tak kompletnie sobą, jako ta prowadząca. Wiesz co, na językach to jest ciekawe, bo to był bardzo kontrowersyjny format i on był tak odbierany, a ja miałam poczucie, że jakby że ludzie widzą jakąś taką bardzo powierzchowną warstwę, a my tam robimy tyle dobrych rzeczy, bo tam zrobiliśmy tyle wartościowych, naprawdę fajnych materiałów, zajmowaliśmy się tematami, którymi nie zajmował się nikt przed nami, pokazywaliśmy kulisy show biznesu, ale takie kulisy od ZX-ów, jak się zarabia na ZX-ach, o co chodzi, kto najwięcej w Polsce zarabia, mechanizmy. Tam było naprawdę dużo merytorycznych, świetnych reportaży w tym programie. I może to, że my przy tym stole pozwalaliśmy sobie na dosyć odważne komentarze na temat rzeczywistości kolegów z show biznesu, bo ten program też trochę, wiesz co, miał spuszczać powietrze z show biznesu. My nie traktowaliśmy show biznesu poważnie. My chcieliśmy pokazać ludziom, ej, zobaczcie, jakie to jest pompowane. To są, tu się udaje często. Tu się udaje, że jest się bogatym, szczęśliwym i tak dalej, że tak nie wygląda. To nie kupujcie tego. I my tak próbowaliśmy też z tych gwiazd spuszczać powietrze. Czasem sobie sympatycznie pożartować. Ale gwiazdy nie zawsze chciały żartować z nami. Skończyło się to paroma pozwami. Pamiętam. No i wiesz, to był nawet taki pomysł, żeby do tego nie wrócić, ale ja stwierdziłam, że to już nie na moje nerwy, że to już właśnie ten etap walki chyba mam za sobą i już mi się nie chce. Już chcę, żeby było miło. No bo ja myślę, że ty zbudowałaś tam też swój taki wizerunek, no bo to wiesz, charakter może nie, ale myślę, że to, że właśnie on, ten program jednak był taki zaczepny i w jakiś sposób coś tam pokazywał z innej strony. Ja też pamiętam, że ty nawet tak miałaś taką swoją stylizację, nosiłaś czarne kurtki, właśnie mocno tak. Taka rockowo prowokacyjna jakby w tej całości i wydaje... Z mojego punktu widzenia to też ci odjęło też, no bo ty jesteś piękną kobietą, wiesz, jeszcze do tego blondynka i jakby no. ten pazur, no ale tak jest, niestety jesteśmy tak postrzegani. I ten pazur właśnie tego na językach tak fajnie, fajnie to tak troszeczkę zaburzył tą wiesz, tą idealność z bajki. Więc myślę, że też, że to, no nie wiem, wydaje mi się, że to gdzieś tam pomogło, bo zaraz potem co było, bo było na językach i co dalej? Potem zaraz potem była Azja Ekspres. To był kolejny program, który bardzo lubiłam, bo był świetną przygodą i wspaniałą podróżą, ale bardziej mój był na pewno na językach, bo my tam tak naprawdę mogliśmy mówić, co chcemy. To my nie mieliśmy rozpisane kończy. Był scenariusz, oczywiście były materiały, które trzeba było zapowiedzieć, ale to, co działo się pomiędzy nami przy stole, przy którym siedzieliśmy z Karoliną Kornin-Piotrowską, z Mikołajem Lizutem, z Basią Pasek, którą zresztą ściągnęłam, pamiętam, na językach z pewnego portalu, bo bardzo, bardzo mi się Basia podobała.
I tam była pełna wolność co do tego, co my mówimy, o czym mówimy, i to było bardzo fajne, tak naprawdę. Ale chyba, no tylko, że właśnie to ocenianie, bo my się tych ocen nie baliśmy, tego oceniania, to gdzieś szło w taką stronę, która już dzisiaj byłaby dla mnie męcząca. Już mi się nie chce oceniać po prostu. Tak bardzo się już chyba bym nie chciała na tym skupiać, żeby oceniać innych. I dlatego powstał balans, niuans, który tak naprawdę jest zupełnie inny. Tak, widzisz, tak, to jest zupełnie, energetycznie on jest zupełnie inny. Tak, on jest właśnie, life balance jest o tym, żeby szukać tej równowagi w życiu i o ludziach, którzy potrafią się świetnie w tej naszej rzeczywistości, mam wrażenie, odnaleźć i robią fajne rzeczy i są inspirujące. No to tak, to trochę tak właśnie dla równowagi, dla balansu, od na językach do life balance. A jaki jest twój balans teraz? Masz go? Chyba mam i paradoksalnie chyba tak najbardziej, jak mogłam mieć w życiu, bo ten nasz pandemiczny rok też sprawił coś takiego, że ta wymuszona izolacja, musieliśmy się w niej odnaleźć. I jednym się to udawało gorzej, innym lepiej. Ja z moimi psami, akurat z ogrodem, który mam szczęście mieć, więc to nie jest trudne, z lasem, który mam niedaleko, z tym, że mogę sobie wyjechać za miasto, to nagle się okazało, że ta ograniczona ilość bodźców na mnie bardzo dobrze działa, że my jesteśmy tak przebodźcowani jednak w tym świecie, że to było gdzieś męczące i szczerze mówiąc, ja trochę sobie już nie wyobrażam powrotu do takiej aktywności jak kiedyś. Czego nauczyłaś się o sobie? Bo to był taki też czas trochę konfrontacji ze sobą, prawda? No bo to jest taki moment, kiedy brakuje bodźców, brakuje i jesteś sama ze sobą. I różne, wiesz, jedni to znoszą lepiej, inni gorzej, ale na pewno każdy coś z tego wynosi. Co ty sobie z tego wzięłaś? Dużo, dużo. Wiesz co, chyba to, że ja lubię być ze sobą. Lubię siebie. Okazało się nagle, lubię spędzać ze sobą czas. To akurat dobra wiadomość. Że ja się nie nudzę ze sobą. Nigdy. Jest tyle rzeczy, które robię, że mi tak naprawdę nigdy nie starcza czasu. Nawet jak mam cały dzień dla siebie, to mam wrażenie, że nigdy nie obejrzę, nie przeczytam, nie posłucham tego wszystkiego. Nie pójdę na wystarczająco długi spacer z psami, na jaki chciałabym pójść, i że zawsze możemy, znaczy jest tyle, świat nam oferuje tyle dzisiaj, że nawet zamknięci gdzieś w tych swoich domach, nadal możemy bardzo, bardzo dużo zrobić. I ja mam jeszcze, wiesz co, tak myślę, że to jednak wynika stąd, że jestem jedynaczką. Ja całe życie spędzałam czas ze sobą. Bawiłam się sama. Nie wiem, i potrafiłam sobie zorganizować ten czas. Potrafiłam sobie jako dziecko zorganizować tę zabawę, zająć się czymś i nigdy nie było ze mną problemu. Ja byłam takim dzieckiem, że mnie można było zostawić. Ja się zajmowałam absolutnie sobą i było okej. Okay. Więc to chyba dlatego mi to przyszło bez problemu. Nie jest źle. A powiedz, trudno jest być sławnym i rozpoznawalnym, czy to było łatwe dla ciebie, a wręcz przyjemne? Wiesz co, ja w ogóle tego nie czuję nigdy tak na co dzień, bo ja nie spotykam się z czymś takim, że ktoś podbiega na ulicę. To się zdarza oczywiście, tylko że wiesz co, ja nie mam takiego poczucia, ja nie widzę tego, że ktoś mnie rozpoznaje. Dopiero jak w rozmowie wychodzi albo ktoś coś powie, to tak, ale ja w ogóle nigdy nie chodzę z takim jakimś, nie wiem, ciężarem rozpoznawalności, bo... Może nie jestem rozpoznawalna po prostu i dlatego nie czuję, ale nie wiem, nie, to nie jest jakieś takie, wiesz, dokuczliwe ani w ogóle, mówię, tego nie zauważam kompletnie. No tak, ale jakby, wiesz, wydaje mi się, że twoje życie rozgrywa się jednak w takiej opinii publicznej, że dzieją się takie rzeczy, że permanentnie podlegasz też jakiejś tam ocenie, no bo jesteś osobą rozpoznawalną, która występuje w telewizji. I czy to jest obciążające, czy jesteś w stanie sobie zbudować jakiś dystans do tego tak naprawdę?
Myślę, że w ogóle można sobie zbudować super mur i że to wszystko zależy od ciebie, czy chcesz docierać do tych informacji, czy nie są ci w ogóle potrzebne do szczęścia i czy one gdzieś tam je puszczasz bokiem. I tak w tym kontekście, że jasne, że jestem oceniana ale to jest chyba taka naturalna część, wiesz co, tej pracy. I to jest też tak, wiesz co, dosyć logiczne, że żyjemy wśród ludzi różnych, wszyscy jesteśmy różni. To jest tak, że na pewno nie wszyscy mnie będą lubili, nie wszystkim będę się podobała, nie wszystkim będzie się podobało to, co na siebie założę, to, co powiem. I to jest naturalne. I chyba do tego trzeba zdrowo podejść, że to jest okej, że ja nie muszę się wszystkim podobać, bo ja nie po to tu jestem, żeby się podobać wszystkim. To prawda, nie wkurza cię, że to jest bardzo często o podobaniu się właśnie. Wiesz, bo piękne kobiety mają ten taki stygmat, że niezależnie od tego, co inteligentnego powiedzą, to dostaną komplement, jak pięknie wyglądają. Masz coś takiego, że to cię troszeczkę irytuje, czy jakoś w zasadzie nie ma to znaczenia? To mnie bardzo irytowało, bo przyszedł już taki moment, on na razie się zatrzymał, bo nie ma żadnych eventów, nie ma żadnych imprez. Na pewno. Jezus Maria, moje psy. Już włączam światło. Przyszedł taki moment, że nieważne jaka impreza by się wydarzyła, jaki byłby to event, czy to była super spektakl w teatrze, czy to był świetny koncert, czy naprawdę to było coś ważnego, wartościowego, czy to był pokaz mody, to na portalach tak widziałaś relacje ze ścianki i z tego, co kto miał na sobie. Nie, czy to były paszporty polityki, czy nie paszporty polityki, nieważni są laureaci, tak naprawdę ważne jest, która pani co na siebie założyła. I to zaczęło być jakimś wariactwem tak naprawdę. Że my straszną, że ta, wiesz, ta kultura obrazkowa u nas, że my strasznie zwracamy uwagę rzeczywiście na powierzchowność. Ja nawet mówiąc teraz tym, czy ja się komuś podobam, czy nie, miałam na myśli całokształt też to, co ja mówię, czy się komuś podoba, czy nie, czy się ktoś ze mną zgadza, czy nie, to nie jest najważniejsze, ale gdzieś tam masz rację, że te nasze czasy to jest. A może nie tylko nasze, może kiedyś też tak było w sumie, że to jest takie nadmierne skupienie się na wyglądzie. Ale ja myślę, że to jednak niestety nadal dotyczy kobiet, wiesz, że faceci, wiesz, no jak facet prowadzi coś albo robi, nie wiem, event własny albo jakiś projekt, no to raczej mówią mu, a super event albo świetny program, a kobiety bardzo często słyszą, jak pani pięknie wyglądała. No tak. Jest w tym coś takiego i ja też mam taką potrzebę, żeby to zmienić, bo ja się strasznie zawsze tym tak naprawdę irytowałam i zapytałam, no nie wiem, nie podoba mi się to i mam nadzieję, że pokolenie kolejne już, wiesz, nie będzie tak stygmatyzowane, ale myślisz, że, no bo ty jesteś totalnie atrakcyjną kobietą i jakby zawsze byłaś i zawsze będziesz i myślisz, że to jest coś, co właśnie, czy tak trochę przeszkadza, bo nic innego nie może się wybić na pierwszy. Nie no, szczerze myślę, że to ja jeszcze jestem kobietą, która ma naprawdę sporo kompleksów swoją drogą, jak wiele kobiet. I też nie zawsze patrzę na siebie przychylnym okiem. Ale wiesz co, myślę, że to, że jestem blondynką, która ma 178 cm wzrostu, raczej mi w życiu pomogło niż przeszkodziło. Taka jest prawda. I to też przez to, o czym ty mówisz, że to w takiej pracy zwłaszcza, jak moja, gdzie ten wygląd jest, gdzie ten wygląd ma znaczenie, no umówmy się. To niestety pomaga, ale czy chciałabym być traktowana bardziej merytorycznie? No jasne, że tak. To oczywiście, że tak, tylko ja chyba się już poddałam po prostu, wiesz, to jest to, o czym mówię, że mi się już nie chce walczyć. No wiesz, też robisz programy, które są merytoryczne, gdzieś tam te swoje autorskie, które dowodzą do tego, że nie jesteś tylko piękną kobietą, która pięknie się uśmiecha. Ale wiesz, ale mam taki później, jednak jest to optymistyczna myśl, że i tu z pomocą przychodzi starość, bo potem zaczynają cię traktować, myślę, już wyłącznie, merytorycznie, przynajmniej na to liczę. No wiesz, ja uważam, że starość jest wspaniała i tak naprawdę z nią przychodzi mądrość, świadomość, to co mówisz, trochę takiego balansu i
braku bezsensownej pogoni za czymś, co tak naprawdę jest Dokładnie. Prawda, więc polecamy Starość wszystkim słuchającym, naprawdę jest świetna. Powiedz, a masz takie poczucie, no bo też jestem ciekawa, jak sobie zaczynałaś tą swoją karierę, powiedziałaś, że wolałaś radio, potem jednak telewizja cię pochłonęła. Czy ty miałaś konkretny plan na siebie, wiesz, czy ty po prostu wiedziałaś, miałaś strategię, odhaczałaś punkty, czy po prostu to się tak trochę wydarzyło i poszłaś z falą? Ja kompletnie nie miałam strategii, nie odhaczałam żadnych punktów. Wielokrotnie w życiu zastanawiałam się nad tym, czy powinnam sobie wyznaczyć jakieś cele i do nich dążyć, ale wiesz co, ja mam taką osobowość, że nigdy w życiu by się to nie udało w moim przypadku. Ja jakoś całe życie łapię falę chyba, staram się ją złapać i płynąć tam, gdzie ona poniesie i raczej łapać okazje fajne w życiu, które się nadarzają, otwierać te drzwi i witać to, co to życie daje. I nie, jak czułam, że to widzisz, to tak jak z tą polityką, że chciałam iść do pracować w wiadomościach, to było bardzo dawno, bardzo, bardzo. To nie dotyczy tych wiadomości, niestety. Chciałam pracować w newsach, a skończyłam w rozrywce, bo akurat nadarzyła się okazja. I no i nie wiem, może tak naprawdę miałabym wiele więcej satysfakcji z tej pracy, gdybym jednak trzymała się tego, co chciałam robić. Nie mam pojęcia. Już teraz tego nie sprawdzę, bo raczej takiej wolty nie zrobię, żeby teraz wylądować w TVN24. Dlaczego myślisz, że mogłaś mieć więcej satysfakcji? To znaczy, że teraz nie masz takiej... Czego ci brakuje do takiej full satysfakcji? O Jezu, wiesz co, nie, mi ciągle brakuje czego. Ja ciągle za czymś gonię i coś bym chciała jeszcze więcej, więc to absolutnie jest taki... Wiesz co? Nie, ja chyba jeszcze jestem przed czymś, co dałoby mi taką pełną satysfakcję, że to jest naprawdę moje. Bo ja dzisiaj nie powiem ci, że któryś z tych programów to było to 100%. Bo nie, bo to były zawsze kompromisy i to jest tak, jak kocham śniadaniówkę i bardzo lubię ten format, ale też to nie jest mój cel życiowy, żeby prowadzić program śniadaniowy. Tylko gdzieś tam mam w głowie coś, że ja jeszcze jednak idę po coś, cały czas po coś idę i chcę coś zrobić. Chyba life balance tak naprawdę jest takim najbliższym memu sercu jednak formatem w Radiu Niuans, bo to jest pełna moja autorska audycja, gdzie absolutnie zapraszam tylko te osoby, z którymi chcę rozmawiać, ja absolutnie o tym, o czym chcę rozmawiać, zresztą byłaś gościem, za co bardzo dziękuję. Było wspaniale, słuchajcie, naprawdę. A powiedz, bo tak sobie teraz pomyślałam o tym, o tej też satysfakcji, o tym, jak to gdzieś tam się buduje, że może to nadejdzie. Tak sobie myślałam, czy to jest tak, że, no bo jednak te programy, w których bierzesz udział, szczególnie, że są super komercyjne, a jakby w takich występowałaś i też super komercyjne stacje, ile tam jest, czy to jest trochę tak jak, nie wiem, jak jesteś aktorem, który musi... Czy ty przewidziewasz jakąś rolę? Wiesz, o czym mówię? Nie, ja nie umiem tak. Nie, nie. Ja jednak zawsze w tych programach... Ja nie umiem grać, jestem fatalną aktorką, dlatego nigdy do głowy mi nie przyszło, żeby nią zostać. Ale nie, ja zawsze byłam sobą. I to też jest tak, że akurat w tych programach, przy których ja pracowałam, zawsze mieliśmy sporą wolność. Oczywiście jest scenarzysta... Dzień dobry, TVN też jest scenarzysta. My mamy napisany scenariusz, mamy napisane teksty, ale to nie znaczy, że my się tych tekstów trzymamy na sztywno. One mogą gdzieś być inspiracją dla nas albo mają nam przypominać o tym, co za chwilę będzie, ale my mówimy własnymi słowami, własnym językiem. I nie, jest dużo wolności. To jak chcesz, myślę, być sobą, to będziesz sobą. Ja nie trafiłam do takiego formatu, który gdzieś na siłę chciałby mnie jakoś ukształtować inaczej niż ja bym chciała. Myślę, że to wynika z tego, że po prostu masz silną osobowość, bo zastanawiam się, czy to działa tak, że przychodzi
wiesz, potencjalny dziennikarz, który już jest taki ukształtowany i silny i on coś dokłada do programu, ale czy są też takie case'y, że wiesz, przychodzi ktoś, kto jest neutralny i wtedy jakby dużo łatwiej go ulepić i ukształtować. Myślę, że to zależy od człowieka? To na pewno. To na pewno. To, wiesz co, tak, to absolutnie zależy od człowieka, od doświadczenia i myślę też od tego, co robił. Nie wiem, czy Ewa się obrazi, czy zdradza dużo kuchni, ale na przykład Ewa Drzyzga, z którą pracuję przy Dzień Dobry TVN, ona jest taką dziennikarką z krwi i kości, która naprawdę ma bardzo dużo do powiedzenia zawsze na temat scenariusza, bardzo ma konkretne merytoryczne uwagi i nie odpuszcza jakiejś swojej wizji i takiej dziennikarskiej wizji, swojej dziennikarskiej pracy. I na przykład z Ewą praca jest przyjemnością, bo też się przy niej można naprawdę dużo, dużo nauczyć. Ona pracowała tak przez lata w rozmowach w toku, myślę, i to nie jest tak, że taka Ewa Drzyzga wejdzie na plan i zostanie po prostu prezenterką, która ma do zapowiedzenia parę materiałów i tyle. Nie, ona zawsze jest dziennikarką. No. Dlatego, moi drodzy, wszyscy, którzy chcą zostać dziennikarzami, pamiętajcie, osobowość jest też super, super, super ważna. Oczywiście obok studiów i profesjonalizmu, ale jakby mi też się wydaje, że ten świat... No właśnie, zaczynałaś ile lat temu? W 2005 roku. No to 15, dobrze strzeliłam. I zobacz, to dziennikarstwo się totalnie zmieniło przez internet, to co powiedziałaś. I teraz jakbyś miała... Chociaż radio nie, 2002 radio. Boże święte, to już to dużo się robi, bardzo. Nie, no dzień, to wszystko się zmieniło. W ogóle ja nie wiem, czy dzisiaj... Wiesz, ja też zrobiłam jeden z największych błędów w moim życiu i nie polecam absolutnie tym, którzy chcą zostać dziennikarzami, że na którymś etapie poszłam na studia dziennikarskie. To jest nonsens. No, dzisiaj... Jak myślę o teorii dziennikarstwa, której my się uczyliśmy, teorii komunikowania masowego i tak dalej, to jest jakaś prehistoria, to w ogóle wyrzućmy już od razu, to nie ma żadnego sensu dzisiaj. Takie dziennikarstwo nie istnieje i to jest fascynujące w świecie mediów, że on tak naprawdę dzisiaj tworzy się na nowo na naszych oczach, bo my zupełnie inaczej oglądamy telewizję. Tak naprawdę ty prowadzisz program telewizyjny w tej chwili, tak? Tylko na Instagramie, że my się przenosimy na różne inne kanały. My inaczej słuchamy radia, bo mojej audycji można posłuchać podcastu i ten podcast to jest radio na życzenie tak naprawdę. Podcasty, których my dzisiaj szukamy i wybieramy sobie w internecie. To jest radio, dzisiejsze, współczesne radio. I wszystko się wywróciło do góry nogami. I ta tradycyjna telewizja też dzisiaj stoi przed takim... No, ten nasz widz też już ma różne platformy streamingowe i ma telewizję na życzenie, więc no, to jest, myślę, fascynujący moment w dziejach mediów, naprawdę, taki, że one się tworzą na nowo. Widzisz, pracowałaś przez wiele lat w prasie, która absolutnie dzisiaj też przechodzi do internetu i musi się też na nowo jakoś odnaleźć w tym wszystkim. Zdefiniować, co? Niektórzy tak. Późnają po. Ale mam nadzieję, że no to jakie są takie cechy? No bo mi też się wydaje, że jakby w ogóle taka osobowość dziennikarska i osobowość medialna czy mediowa jakby ma kompletnie inną definicję niż, wiesz, niż kiedyś. Patrz, Krystyna Loska, wspaniała osoba, ale jakby to już jest absolutna przepaść. To myślisz, no bo ja też uważam, że studia dziennikarskie absolutnie odradzam, poszłam tą samą drogą, jest to absolutnie bez sensu. To co? Postawić na coś, co lubi? Na konkretną wiedzę, która da ci jakiś taki background, że będziesz ekspertem w czymś. To jest moje zdanie, że dzisiaj jednak trzeba iść w tę stronę, że dosyć wąskie dziedziny, ale wyspecjalizowanie się w czymś będzie bardzo ważne, bo my żyjemy w takim potwornym szumie informacyjnym i w chaosie kompletnym, tych, mówię, fake newsów, ten internet, który jest jakimś błogosławieństwem z jednej strony, bo na przykład możemy sobie rozmawiać, możemy się połączyć z całym światem, ale też z drugiej strony przekleństwem dla takiego rzetelnego dziennikarstwa, bo my już nie wiemy dzisiaj, co jest prawdą, co nie jest prawdą, które informacje w internecie są sprawdzone. Często po prostu widzisz, że pojawia się jakiś news, później jest copy-paste i on jest przeklejany po prostu na wszystkich innych portalach i nikt sobie już nie
kompletnie nie zada żadnego kłopotu, żeby gdzieś zadzwonić, potwierdzić, zweryfikować jakąś informację, tylko to już nie ma znaczenia, czy to jest prawda, czy nie. Ważne, żeby się kliknęło. To jest dzisiaj największe niebezpieczeństwo, więc myślę, że taka specjalizacja, żeby być czymś naprawdę dobrym, czymś się interesować, czymś, co lubimy i znaleźć sobie jakieś takie swoje pole. To, wiesz co, to jest to, czego mi zawsze brakowało. To jest to, czego zawsze żałowałam, że ja tego nie zrobiłam, bo zawsze byłam człowiekiem od wszystkiego. Bardzo mi tej specjalizacji, tej swojej, mojej własnej dziedziny bardzo, bardzo, bardzo brakowało. A jakbyś mógł cofnąć czas, to w czym byś się wyspecjalizowała? No właśnie nie wiem. Jak jesteś człowiekiem od wszystkiego, to w którymś momencie masz, nie wiem, no dzisiaj wiesz co, ja bym poszła jednak w to, co jest najbliższe mojemu sercu, czyli natura, przyroda, zwierzęta, to pewnie byłaby, ale może też sztuka, może to są takie dziedziny, które mnie interesują i tym bym się chciała zajmować. Ale nie wiem, wiesz, zaczęła się właśnie era wodnika niedawno, bo tak, po 2000 lat w erze ryb. I to jest taki moment, kiedy. To jest taki moment, który mnie fascynuje też, bo to jest z jednej strony otwarcie się na taki rozwój duchowy i my tu będziemy się bardzo chcieli rozwijać, ale też na nowe technologie i na postęp technologiczny, który też jest fascynujący i to też się dzieje bardzo szybko. I ja bym chciała dożyć takich czasów, takich niesamowitych zmian, które się będą działy na moich oczach, że naprawdę to będzie jakaś, no czy one się już dzieją tak naprawdę, ale dożyć jakiegoś niesamowitego momentu w naszych dziejach, rozwoju sztucznej inteligencji, nie wiem, nie boję się jej chyba. Ale też ta era wodnika to jest to zbliżenie nasze, ta jednak powrót do natury, to docenienie tego, co mamy dookoła i może jakoś uda się powstrzymać tą degradację, którą zafundowaliśmy naszemu środowisku na przestrzeni ostatnich, myślę, no setek lat pewnie. Znaczy, kiedy to jest sprzeczne, nie? Że z jednej strony wszystkie, no bo wodnik jest odpowiedzialny też za te wszystkie, tak jak powiedziałaś, AI i sztuczną inteligencję i wszystkie takie nowoczesne, techniczne rozwiązania. A z drugiej strony jest natura, czyli jakby takie pójście jakby skrajnie. Też era wodnika zapowiada coś, co ja chyba lubię w niej najbardziej, czyli ta wolność, ale też to jednoczenie się ludzi w konkretnym, wiesz, czyli te społeczeństwa, które gdzieś tam, no zresztą widać to po biznesie, który, wiesz, tak naprawdę bez CSR-u, czyli bez działalności na rzecz dobra świata, już w zasadzie nie istnieje. Tak. Wymogi, wiesz, dla biznesów, które wchodzą na giełdę, że muszą wykazać się jakby w taki sposób. Wydaje mi się, że to też będzie na pewno szło w tą stronę. No bo wiesz co, też tak sobie myślę, że słucha nas dużo takich młodych ludzi, którym jak masz 20 lat, tego nie wiesz. Znaczy nie wiesz, co jest twoją jakby taką domeną, twoim obszarem, który jest jakby dla ciebie ważny. Ty miałaś na to sposób jakiś, żeby to zidentyfikować, nie wiem, próbując różnych rzeczy, czy po prostu tak czułaś, że to jest. Wiesz co, niestety metodą prób i błędów chyba, ale i to jest to, nad czym ja chyba ubolewałam, kończąc szkołę średnią. Że ta szkoła średnia, która stawia nas przed takim wyborem bardzo poważnym, bo jednym z najpoważniejszych wyborów w życiu mamy zdecydować o naszej przyszłości zawodowej, o tym, czym chcemy się zajmować, a my nie jesteśmy kompletnie na to wtedy gotowi. Ja pamiętam, że ja po liceum poszłam na psychologię, którą zostawiłam po 2 miesiącach. Stwierdziłam, że robię sobie rok przerwy, bo tak naprawdę to kompletnie nie jest moja bajka. I potem poszłam na dziennikarstwo, ale to dziennikarstwo też dlatego, że ono było chyba najbardziej neutralne. Że takie mi się wydawało wszechstronne bardzo, że może się potem dużo wydarzyć. I że lubiłam media i myślałam o pracy w mediach, ale nie wiem, wiesz, ja myślę, że dzisiaj jakbym miała to robić jeszcze raz, to chyba pomyślałabym naprawdę, skupiła się na tym, co mi sprawia radość, przyjemność i co sprawia, że jestem szczęśliwa. Czy ja lubię rozmawiać z ludźmi, czy ja lubię spędzać czas z ludźmi, czy ja jednak wolę sobie, nie wiem, pracować gdzieś
sama po cichu, coś robić swojego. To jest takich dużo pytań, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, co my lubimy. Jak, bo chyba najważniejsze jest to, żebyśmy my z tej pracy naprawdę czerpali jakąś radość, żeby ona nie była problemem, no, żeby to nie była zmora naszego życia, tylko żebyśmy szli albo wykonywali tę pracę z domu, bo tak też pewnie w wielu przypadkach zostanie, że będziemy ją wykonywać zdalnie, ale żeby ona była jednak przyjemnością i dawała nam satysfakcję. Więc musimy sobie odpowiedzieć na bardzo wiele pytań. Co lubimy, jak lubimy spędzać czas, co nam tę radość daje, a co nas męczy. Po prostu. I słuchać siebie, a nie rodziców, bo rodzice Tak. często mają kompletnie albo chłopak, albo dziewczyna, mają Tak, tak, tak. nas niż my byśmy. A ja jeszcze, żeby tak zobrazować ten przykład, że warto na to zwrócić uwagę, to jeszcze miałam taki epizod, że po studiach poszłam do pracy do agencji reklamowej na stanowisko new business, czyli miałam być tym, który pozyskuje nowych klientów. Ja się do tego nie nadaję kompletnie. Ja przez pół roku płakałam, bo tyle wytrzymałam, że jak przychodził piątek, to ja już zaczynałam histeryzować, że za chwilę weekend się skończy, ja będę musiała tam wracać, ja będę musiała do tych ludzi dzwonić, a to była jakaś miazga dla mnie największa, dzwonić i próbować przekonać ich, żeby zostali naszymi klientami. Nie, więc ja szybko zrozumiałam, czego nie lubię i tak, no właśnie, tak zostało. A co lubisz, jak tak stoisz na tej scenie i jesteś, tak powiem, online, czyli jesteś live, to co czujesz? Czujesz, że masz taką adrenalinę, spięcie, radość, szczęście, co masz? Adrenalinę, wiesz, że to jest takie. Ja lubię wyzwania, chyba w tej telewizji, bo mi najwięcej rzeczywiście frajdy sprawia telewizja na żywo. I to jest takie, bo to jest zawsze chodzisz po cienkiej linie trochę. Uda się albo się nie uda, zawsze może się coś wywalić i chyba ta adrenalina daje takiego przyjemnego kopa, że zawsze, że to jest trochę jak gra komputerowa, że trzeba to ogarnąć jakoś. Jest jakaś skala trudności. I trzeba te trudności pokonywać, i trzeba dobrze wykonać zadanie, i to jest super. Czyli pociąga cię ryzyko trochę. Tak, zawsze. Ale też ja to tak, wyzwania, nowe wyzwania, mnie zawsze nowe doświadczenia, takie sprawdzanie się. Ja jestem baranem zodiakalnym, więc jakaś taka. Lubię się sprawdzać, lubię się testować, lubię mieć tą satysfakcję, że się coś udało, że coś poszło dobrze, więc. A czasami jak pójdzie źle, no to później trzeba naprawić i pójdzie dobrze. Ale lubię to sprawdzanie się. A jak sobie radzisz z porażkami? Biczujesz się, czy tak raczej się opiekujesz sobą w tej sytuacji? Nie, wiesz co, ja się biczuję tak intensywnie, ale bardzo krótko. A później zapominam i idę dalej. Więc ja porozpaczam, coś tam rzeczywiście wchodzi mi to na głowę bardzo mocno, ale na szczęście szybko z tej głowy ucieka i można robić swoje. A opinie innych są ważne dla ciebie? Wiesz, to zależy kogo, bo jeżeli to są moi bliscy i nie osoby, to jest tak, że wiesz, bardzo mi jest miło, jak ktoś napisze coś miłego i zawsze jestem za to niezwykle wdzięczna i doceniam. Naprawdę przekonałam się w życiu, że ludzie potrafią być cudowni, potrafią gdzieś nieść się tą swoją energią dobrą i podnosić naprawdę. Ale też z drugiej strony ja stawiam jakąś taką granicę, bo to mówiłam już, że to wszystkim nie dogodzisz. To nie ma tak, że wszystkim się będzie podobało, że wszyscy będą zadowoleni z tego, jak coś zrobiłaś, że wszystkim będą podobały się buty, które założysz. Ja ciągle zakładam jakieś dziwne buty, a potem widzę artykuły w internecie o moich butach. No ale ja lubię dziwne buty, przepraszam, i nie będę podporządkowywać się głosom anonimowych internautów, którzy żądają, by mnie zmieniła. Przepraszam. Nie, bo to są moje buty, ja je lubię i one mi się podobają, więc no nie można dać się zwariować. Gdzieś te opinie są istotne, ale no, trzeba do tego podchodzić jednak zdrowo i z dystansem. I one nie mogą wejść nam na głowę, bo chyba bym oszalała. A kierujesz się intuicją? Masz tak, że wiesz, jak czasami tak jest, że ty wiesz, że coś się uda, albo wiesz, że to będzie dobre dla ciebie, i wszyscy ci mówią: nie, to bez sensu, to w ogóle nie jest dla ciebie, co za śniadaniówka, w ogóle ty już powinnaś coś innego. A ty jak podejmujesz tą decyzję? Jest w tym intuicja, czy taki racjonalizm, typu: no, Nie.
To i to, tutaj Excel, to jest plusy, minusy. Nie, intuicja. Intuicja to jest to, czy ja to chcę robić, czy ja to będę lubiła robić. Ja się nie potrafię zmuszać, to jest jakaś taka dziwna cecha moja, może wcale nie dziwna, że ja nie umiem się zmuszać do robienia rzeczy, których nie lubię. I to chyba też kieruje mną w życiu, że jednak ja chcę, żeby, nie wiem, no, ja chcę, żeby w życiu było fajnie po prostu. Ja chcę ten czas, który mam tutaj, spędzić dobrze, najlepiej jak potrafię i zawsze zrobię wszystko, żeby do tego dążyć. I zawsze będę starała się pokonywać wszystkie trudności i zawsze będę szła w stronę słońca, tam, gdzie jest, nie wiem, gdzie jest coś pozytywnego, tak? Ja z każdej sytuacji tak naprawdę w życiu staram się jednak wyciągać coś dobrego i nie iść w dół, tylko mimo wszystko do góry. I akurat, wiesz co, bo ja jestem dosyć samokrytyczna, ale tę cechę bardzo, bardzo w sobie lubię. Albo nawet nie jesteś, tylko czy czujesz się liderem? Masz sobie takie Nie. przywódcy? Wiesz co, ja mam zadatki, bo ja lubię sobie porządzić ludźmi, zauważyłam czasem w pracy, ale nie, to właściwie to różnie. Czasami bym tak, mam ochotę zdjąć sobie pewne rzeczy z głowy, jak trzeba czymś zarządzać w życiu zwłaszcza. To nagle to już mi się nie podoba, to zarządzanie, to za dużo. Wiesz co, to jest ciekawe. Na przykład nigdy nie chciałam mieć własnej firmy, bo nie chciałam mieć na głowie tej odpowiedzialności, bo ja wiedziałam gdzieś intuicyjnie, pytasz o intuicję, a ta intuicja podpowiada mi, że mnie by ta sytuacja bardzo męczyła. Odpowiedzialność, to, że ja musiałabym wydawać ciągle jakieś dyspozycje, że ja musiałabym o czymś decydować, że przede wszystkim odpowiedzialność. Ja parę razy byłam w sytuacji, kiedy musiałam coś zorganizować, jakiś event, i to była masakra. Znaczy to, że ten stres, czy to się uda, czy to się dopnie, czy ktoś dojedzie, czy nie zawali, to ile jest, jak ten łańcuch jest złożony, ile jest tych zależności, mnie to przerastało. Ja wolę jednak decydować sama o sobie i tak jak w pracy ja sobie czasem lubię się pomądrzyć zwłaszcza i tam próbuję podecydować, mam jakieś takie wyskoki, ale to jest ciekawe, że tak nie. Chyba tak zawodowo bym nie chciała być, nie chciałabym mieć tego na głowie. To też Przepraszam. nie, twój wybór. Poza tym to też trochę brzmi jak nuda, nie? A ty, wydaje mi się, jednak, tak jak powiedziałaś wcześniej, jednak nie lubisz też nowe wyzwania, zmiany, coś, co Ja na. chyba też lubię być niezależna, że ta niezależność. Ja w ogóle, wiesz co, tak z perspektywy 42-latki, to myślę sobie, że dzisiaj jak w ogóle miałabym. Moja mama strasznie chciała, żebym poszła na Akademię Sztuk Pięknych, bo gdzieś tam ładnie rysowała mi. Ten taki zbuntowany okres nastoletni, nie wiem, sprawił, że robiłam wszystko, żeby nie pójść na to ASP, tylko robić różne inne rzeczy i pójść na to dziennikarstwo, chociaż moja mama mówiła, nie nadajesz się. To ja mówiłam, a pójdę właśnie. Ale dzisiaj, tak szczerze mówiąc, to myślę sobie o takiej niezależności artystycznej, że jesteś sama z tym tworzywem swoim i z tym, co chcesz stworzyć i że taka praca by mi się też podobała, że taka być ze sobą, ze swoimi myślami, taka odcięta od tego wszystkiego, co jest dookoła, tylko ja i jakieś, nie wiem, sztalugi albo papier albo coś innego, że to mogłoby być też całkiem przyjemne. No bo artyści, wiesz, artyści powinni albo dobrze, żeby mieli coś do powiedzenia. Masz takie poczucie, że siedzi w tobie coś takiego, co chciałabyś wyrazić w jakiś sposób? Wiesz, jak to jest? To też jest taki moment czasami, kiedy czujesz, że już tak się nagromadziło i tam jest i trzeba. Wiesz co, ja mam takie, tak, mam dużo takich przemyśleń i zawsze sobie myślę, że nie, świat by tego nie zrozumiał. Ale wtedy biorę do ręki, a tak było wczoraj, wziąłam do ręki ostatnią książkę Olgi Tokarczuk i pomyślałam sobie, ale Olga Tokarczuk pisze właśnie to wszystko, co ja sobie myślę czasami i to jest bardzo mocne, co ona pisze. Tam jest dużo takich jej przemyśleń, które
są super odważne, też uważam, i że to jest właśnie to, co czasami we mnie siedzi, ale ja bym nie miała tej odwagi, bo chyba bym się bała, że mnie ten świat jeszcze zje. A Olga Tokarczuk ma taką pozycję, że może powiedzieć wszystko, i to jest genialne, i tego jej bardzo zazdroszczę. To jest ta, wiesz, to jest ta umiejętność, ta eksperckość, że ona jest, ma ekspertyzę. Tak. Nie, no tak jak powiedziałaś, masz ekspertyzę we wszystkim, w związku z tym trudno znaleźć ten Tak. jeden moment. A powiedz, jak masz z pieniędzmi, pierwsze zarobione pieniądze, w ogóle pieniądze są ważne w twoim życiu, w sensie takiego, wiesz, zarabiania niezależności. Czy w ogóle myślałaś o tym, budując tą swoją karierę, czy to znowu też było tak, że się zdarzały? Zdarzały się, ale one, wiesz, to jakoś tak się zdarzały. Wiesz co, do mnie zawsze pieniądze łatwo przychodziły, łatwo odchodziły, i to jest takie, mam wrażenie, że jak pieniądze są w ruchu, to one po prostu są. I ja gdzieś zawsze miałam niezależność finansową dzięki temu, co akurat było bardzo fajne, że dzięki mojej pracy, którą bardzo lubiłam, byłam finansowo niezależna, i nigdy na ten brak pieniędzy, chociaż jak pracowałam w radiu, to narzekałam. Tam było biednie. Akurat tam było biednie. Ale później już było lepiej. I wiesz co, pierwsze zarobione pieniądze pamiętam, że wydałam na buty. Nie pochwalam tego dzisiaj, ale tak było. Tak było. Ale to było jeszcze, wiesz, zarobione jako hostessa gdzieś na targach w wieku lat 17. Tak, wiesz co, bo tak myślę jeszcze o tych pieniądzach, no bo kobiety zawsze mają ten problem i tak jak mówisz, że masz taką łatwość, bo ja też uważam, że to czasami jest kwestia pewnej otwartości na pieniądze i też pieniądz musi przychodzić, odchodzić, bo to jest naturalna jakby taka rodzaj pewnej energii, prawda? Miałaś taką odwagę, żeby pójść po podwyżkę, albo powiedzieć: nie, sorry, super, poprowadzę ten program, ale o to jest za mało i chcę o 30% więcej. Słuchaj, nie, ja nie, ale później się nauczyłam, że dobrze jest się otoczyć dobrymi negocjatorami, bo najgorzej jest negocjować w swoim własnym imieniu. Zawsze komuś jest łatwiej negocjować za ciebie, więc ja już później nigdy nie robiłam tego sama, bo jak ja się brałam za negocjacje, to zawsze była jakaś porażka. Ja się zgadzałam na wszystko zazwyczaj, nigdy nie umiałam o siebie zawalczyć, ale miałam i mam takich, którzy potrafią walczyć o mnie bardzo, bardzo dobrze. A pieniądze? Wiesz, to pieniądze dają przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i poczucie wolności, myślę. I to jest. No i to jest ważne w życiu. A co jest twoją comfort zone? Moją comfort zone jest, wiesz co, sytuacja, w której wiem, że się obudzę, że mogę wziąć moje psy, mogę iść do lasu, że mam dom, gdzie mogę być z tymi psami, i że to jest moje, to jest, wiesz co, takie, że jestem blisko natury, że mam gdzie mieszkać i że mam moje zwierzaki przy sobie, i to jest mój comfort zone, naprawdę, taka moja comfort zone, gdzie ja wiem, że już, że tyle, to jest super, to jest naprawdę, ja sobie wtedy w życiu poradzę. A potrzebujesz tego balansu, no bo twoja, wiesz, comfort zone totalnie różni się od tego, co robisz zawodowo tak naprawdę. Łapiesz ten balans cały czas między odpoczywaniem od tej adrenaliny, czy to jest jakoś tam kompletne i zintegrowane? Ja chyba stawiam głównie na balans. Mam wrażenie, że ten jeszcze przez ten ostatni dziwny rok, po którym, jak wspomniałam, ja jakoś nie wyobrażam sobie, żebym wróciła do takiej pełnej aktywności i też do takiej medialnej aktywności, że jestem gdzieś w tych mediach tak mocno, jestem na tych ściankach i na tych imprezach, i że to jest jednak, i znowu tych bodźców jest tyle, że ja nawet, wiesz co, gdzieś cały czas trochę żałuję, że zaniedbuję mój Instagram i moje media społecznościowe, ale ja nie umiem być online cały czas. Ja chyba gdzieś odkryłam, że jestem tak naprawdę bardzo analogowa, i że to moje życie toczy się naprawdę, i to ja nie. Wiesz co, nie mam ani potrzeby, ani nie potrafiłabym się tym życiem cały czas dzielić, bo ono jest jednak tylko moje. Ja strasznie jakoś tak.
mało się na tym moim Instagramie dzieje, a czasem chciałabym, żeby się podziało więcej, ale też brakuje mi jakiegoś samozaparcia i też mam takie poczucie, że ale to jest moja prywatność, że ja nie mam co pokazać w tej chwili, tak? Że nie wiem, że tak trochę traktuję to jako jakąś niewykorzystaną okazję, że mogłabym to lepiej spożytkować, a z drugiej strony ja lubię sobie po prostu żyć bez tego online'u. Więc tego balansu jest w moim życiu bardzo dużo. Ja naprawdę o niego bardzo, bardzo dbam i ja go muszę mieć. I zawsze miałam tak, że ja musiałam zrównoważyć tę pracę z takim moim życiem i z takim odpięciem głowy od tej adrenaliny, która jest fajna i daje mi też jakiś napęd, ale ja muszę później wychillować, naprawdę. Ja muszę mieć taki moment, że jestem z książką, że sobie mogę pomedytować, że mogę sobie posłuchać fajnej muzyki, fajnych podcastów, że mogę iść z tymi psami do tego lasu na ten spacer, bo to jest strasznie ważne. I są te konie, które też są wspaniałe i ja cały czas marzę o tym, że będę pewnego dnia miała swojego konia, ale już muszę mieć takie... Myślę, że to marzenie jest już blisko. Tak. Ale to są takie rzeczy, które są... które mi w życiu dają najwięcej. A co by się musiało stać, żebyś zrezygnowała z takiej pracy zawodowej jak teraz? Ale to nie byłoby trudne, wiesz, takie dla mnie strasznie. Ja nie wiem, ja kompletnie sobie potrafię wyobrazić, że się wyprowadzam na wieś i nagle zaczynam sprzedawać przetwory, które musiałabym się najpierw nauczyć robić. Ale że sobie znajduję zupełnie gdzie indziej miejsce na ziemi, że żyję bez mediów. Akurat kompletnie w ogóle nie mam z tym problemu. Że to jest, ja nie wiem, może to się nawet tak skończy pewnego dnia, że ja się odepnę i będą już wtedy tak odepnę od mediów wszelkich i będą wtedy już tylko te konie i tylko te zwierzęta i nie wiem, powidła od Agnieszki, które będzie można gdzieś kupić. Nie wiem. Nie wiem, może idę w tę stronę, powoli małymi kroczkami. Ale ja myślę, że to jest, na tym polega trochę też twój sukces medialny, wiesz, teraz, bo ty po prostu jesteś sobą i nie masz żadnego ciśnienia, żeby być bardziej. I wydaje mi się, że w tych dzisiejszych czasach, kiedy czytamy ten fałsz taki, albo czytamy to takie parcie zbytnie, tak naprawdę czytamy i tego nie lubimy, to myślę, że to mówisz teraz, że w zasadzie to no mogę być, mogę nie być, lubię to oczywiście, ale to nie jest coś, co identyfikuje mnie i stanowi moim życiu, no to myślę, że to jest właśnie to, co sprawia, że wzbudzasz też taką sympatię po prostu i no wie, że się zaprasza ciebie do domu, to jest też fajne bardzo. To miłe i dziękuję i wiesz co, mi też chyba mi ten rok bez mediów, bo miałam taki, no prawie rok, bo później było radio, ale to radio jednak było bardzo kameralne i takie inne, że ten rok mi uzmysłowił też to bardzo, że bez tego się da żyć i że to życie może się toczyć gdzie indziej. Ale wiesz, ja w ogóle mam wrażenie i to też trochę było zawsze moim mottem życiowym, że im większe ci... Im większe, zagryziecie się teraz, im większe, chyba pokażę wam, co tu się dzieje na podłodze zaraz. O Jezu, przepraszam. Im większe ciśnienie, tym mniejsze rezultaty. Że ja tak, ja miałam zawsze wrażenie, że jak my puszczamy coś, tak robimy z przyjemnością, ale nie przywiązujemy się do czegoś tak strasznie, strasznie, to jest łatwiej. Ja zawsze miałam takie poczucie, że traciłam jedną pracę i za chwilę i byłam przez moment w rozpaczy, ale ta rozpacz mniej więcej trwała zawsze 2 dni, bo za chwilę pojawiła się kolejna propozycja i kolejna praca. Ale też dlatego, że ja zawsze wiedziałam, że nic na siłę i nic za wszelką cenę, że jak to się skończy z dnia na dzień, to ja sobie pójdę jakąś inną drogą i też sobie coś znajdę fajnego. I to chyba ta desperacja nigdy, taka desperacja się nigdy nie przynosi nam, myślę, niczego dobrego. Więc tak. Wiesz, to jest fizyka, tak? Każda siła, którą i uwaga, fokus i ciśnienie, które wywołujesz w jakąś stronę, z automatu daje w twoją stronę antyciśnienie. Oni przed tym. Więc tak naprawdę, jak odpuszczasz, to dużo więcej przychodzi. Po prostu dajesz tą przestrzeń.
Prawda. Zresztą tak jak sama powiedziałaś, że nie miałaś strategii punktów odhaczania w życiu, tylko pewną, pewnie taką intuicyjną swobodę i otwartość, że te rzeczy same sobie przychodziły. Dalej nie mam i bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy w związku z tym. A co byś chciała, żeby się wydarzyło? Za 5 lat. No to powidła chyba. Koń, nie wiem, przetwory. No, nie wiem, może chciałabym mieszkać na wsi. Tak, na wsi, na wsi. I być kim? Sobą? Kurczę, jednak wiesz, to całe życie mnie ciągnie do tych zwierząt strasznie. Ja bym bardzo chciała mieć coś z nimi robić, coś dla nich robić, coś takiego, wiesz, jest taki kanał na YouTubie Marcin z lasu, Marcina Kostrzyńskiego, który tropi wilki, różne inne zwierzaki. Jest to fascynujące absolutnie. Marcin Kostrzyński jest byłym myśliwym, który przeszedł na dobrą stronę mocy. I od tamtej pory już ze myśliwymi tylko walczę. Jest dużo w ogóle takich inspirujących ludzi. Gdzieś w Białowieży mieszka sobie Adam Wajrak. Ja tak, wiesz co, podglądam tych wszystkich, czytam, podglądam. Jest moja ukochana Ewa Zgrabczyńska w poznańskim zoo, która jest wyjątkowym ogrodem zoologicznym, który też kocham, uwielbiam i mam cały czas takie poczucie, że ja im tak strasznie zazdroszczę. I, że oni robią tak cudowne rzeczy i robią tyle, wiesz co, też takich, myślę, wartościowych, ale też dobrych rzeczy dla zwierzaków. I o tym też gdzieś tam cały czas myślę, że może ta wieś i może ja też zacznę tropić wilki. Zaczęliśmy pracować rok temu, później pandemia, wszystko jakoś wywróciła to do góry nogami, ale przez moment myślałam ze znajomymi, żeby zrobić dokument o wilkach, bo był taki czas, kiedy tam zastrzelono, myśliwi zastrzelili parę wilków w Polsce i to się, a wilki są pod ochroną, ale też są naturalnym wrogiem dla myśliwego, więc oni na nie polują nielegalnie po prostu. Zaczęliśmy się tym interesować, chcieliśmy zrobić dokument, zaczęliśmy spotykać się z tymi ludźmi, którzy badają wilki, którzy, tak jak Marcin Kostrzyński, je tropią, je podglądają, je filmują i to jest tak fascynujący świat. Naprawdę ta przyroda, mnie przyroda, ale widzisz, to też jest ta era wodnika, że nas ciągnie do tej przyrody i mnie ciągnie strasznie. Ciągnie mnie strasznie. No. Więc mówię, ta wieś i no i może gdzieś te zwierzaki. Na razie mam 6 i nie, muszę wam to pokazać, co tu się wydarzyło podczas tej naszej rozmowy, która się działa. No słuchajcie, trzeba się czymś zająć, jak mamusia, wiesz, nie... Udziela wywiadu, dokładnie. A słuchaj, jaką ty masz, takie już ostatnie pytanie, bo musimy kończyć, ale tak mnie to ciekawi, tak pięknie mi, że to jest zwierzęta. Jaką ty masz relację ze zwierzętami, że czujesz się tak trochę jedną z nich, czy bardziej opiekunką? Nie, chyba jedną z nich, wiesz, ale też to, nie, ale też tak czuję się odpowiedzialna. Ja czuję odpowiedzialność za zwierzęta i że powinniśmy się nimi opiekować. I to jest takie, że mam wrażenie, że je zaniedbujemy, ale też jak patrzę na to, w którą stronę idzie świat, i mam wrażenie, że naprawdę się dużo zmieni też w takim kontekście, no słuchaj, no firmy, które do tej pory produkowały mięso i nadal okej, je produkują, ale nagle zaczęły wypuszczać wegańskie produkty, że to jest już taka zmiana nieodwracalna, że my idziemy w tę stronę, tak, że no ja liczę na to, że kiedyś nadejdzie taki moment, że zwierzęta przestaną być hodowane na mięso, tylko te mięso, jak już będziemy chcieli, to sobie wyhodujemy w laboratorium, naprawdę bez tego niepotrzebnego cierpienia zwierząt i że te fermy futrzarskie, to jest jakiś absurd, tak, że to powinno być zabronione zabijanie zwierząt na futra, że to jest już takie bestialstwo, no nieuzasadnione po prostu kompletnie, po prostu nic za tym nie stoi, poza zwykłą próżnością, która to w ogóle się już niczym nie tłumaczy, że to już poza tym, że ta moda też stoi w takim momencie, że musi coś ze sobą zrobić, musi się jakoś na nowo zdefiniować, bo tak nie może być, No to przemysł futrzarski no to już jest w ogóle jakiś przeżytek kompletny. Coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Może w czasach jaskiniowców, kiedy musieli sobie złapać tego mamuta, nie wiem, i się okryć jego futrem. Tak, no ale dzisiaj, kiedy
kiedy świetnie potrafimy sobie poradzić bez tego, no to jest absurd. I to, że ja rozumiem, że ludzie zarabiają pieniądze, no ale no właśnie to, że ta chęć zysku nie może determinować wszystkiego, tak, i usprawiedliwiać. Tak, mnie też boli to poczucie władzy, wiesz, wydaje mi się, że to, że my się czujemy nad ssakami. Szowinizm gatunkowy nasz, tak, że my się czujemy oczywiście lepsi, a ja się nie czuję lepsza. Ja nie uważam, nie stawiam się ponad zwierzętami, nie uważam, żebym miała prawo stawiać się wyżej. Absolutnie. Dlatego pozwalam im na to, przypomnę raz jeszcze. No to prawda. Ja myślę, że tak, że jakby ta symbioza ze zwierzętami, jakby nie wykorzystywanie ich, tylko taka naprawdę współżycie, prawda? Że to jest taki ideał, który może osiągniemy. I też sama wiesz, że w ogóle to obcowanie ze zwierzętami, nasz mnóstwo psów też jeździ szkonno, że samo to obcowanie z tymi zwierzętami naprawdę fizycznie wpływa na taki dobrostan. Ja na przykład tak mam. Ja po czyszczeniu konia jestem szczęśliwa, naprawdę. No ja Więc. wiesz co, mam takie poczucie, że mi gdzieś zwierzęta naprawdę uratowały życie i że nie wiem, jakbym przeżyła ten ostatni rok, gdyby ich nie było, bo sobie tego nie wyobrażam kompletnie. I że one są strasznie ważne. Tak samo jak ludzie mi ratowali życie, tak samo robiły to zwierzęta. I wiesz, ja naprawdę kocham Olgę Tokarczuk, bo ona tak pięknie pisze o zwierzętach, pięknie pisze o przyrodzie i ona zwraca bardzo uwagę na te wszystkie problemy i robi to w bardzo mądry sposób, więc polecam. No dobrze, Agnieszko, dziękuję. Musimy kończyć, bo Instagram jeszcze nas nie wyłączył, ale pewnie niedługo to robi. Super ci dziękuję. Życzę ci, kochana, żebyś Ja tej dziękuję. erze wodnika odnalazła taką swoją ostateczną pełnię i satysfakcję. I jak sobie pogadamy za 5 lat, to będziesz już na takim etapie zintegrowania ze zwierzętami, ratowania świata. Właśnie takiego wypełnienia siebie, bo to czasami, prawda, czasami zawsze coś troszkę brakuje do tego, żeby tak zakończyć ten proces tworzenia siebie, więc. Czasem coś nas woła i tak jakoś trzeba to znaleźć. No, ja chyba jestem na tym etapie poszukiwania jeszcze. Cudownie, więc niech krzyczy odpowiednio, wołacie. Bądź szczęśliwa po prostu. Cudowna rozmowa, bardzo dziękuję. Ja dziękuję i wzajemnie. I wszystkiego dobrego dla wszystkich. W tym nowym roku aby był dobry dla nas naprawdę. Albo Moja żeby. przyjaciółka się włączyła, widziałam przed chwilą. Oby był dobry, albo przynajmniej byśmy się dobrych rzeczy nauczyli. Bo to wie, czasami jak coś jest nie od razu dobre, to się tego boimy, a potem i tak na końcu okazuje się, że ma to sens. To prawda, to prawda. Święta racja. Więc tak. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, kochana. Miłego wieczoru. Ucałuj Wzajemnie. ode mnie. Wszystkie sześć ucałuję. Dzięki. Cześć.